Galeria Malarstwa Europejskiego to jedna z piękniejszych kolekcji malarstwa obcego prezentowanych w Polsce. Obecnie znajduje się w Krużgankach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Skupia ona około 200 obrazów, z czego 163 pochodzi z Galerii Tomskich. Dzięki założycielowi tej galerii, Łukaszowi Slobrańca-Tomskiemu, możemy w chwili obecnej podziwiać obrazy o tematyce mitologicznej, religijnej, alegorycznej, pejzażowej i o tematyce martwych natur. Kolekcja powstała na przełomie XVIII i XIX wieku. Jej założyciel, Łukasz Słobrańca-Tomski, początkowo zbierał obrazy zachodnioeuropejskie, przede wszystkim o tematyce pejzażowej. Z czasem jego zbiór uległ powiększeniu za sprawą Anny Stübner, księżnej lotaryńskiej. Ona właśnie ofiarowała zbiór obrazów i bibliotekę odziedziczoną po swoim ojcu. W testamencie zawarty został również zapis, który mówił, iż kolekcja powszechnemu dobru ma służyć. Kolejni właściciele kolekcji, Tomasz Tomski, przekazał kolekcję do Ossolinę, jednakże niedługo ona była tam przechowywana, ze względu na brak miejsca została zwrócona właścicielowi. Kolejny spadkobierca, Władysław Słobrańca-Tomski, przekazał obrazy w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych. Niestety po pewnym czasie również kolekcja wróciła do właściciela. W 1903 roku Stanisław Tomski ofiarował obrazy do magistratu miasta Rzeszowa. Obrazy te miały stanowić zalążek powstającego muzeum. Galeria Malarstwa Europejskiego, jak każda szanująca się galeria, zawiera w sobie obrazy o tematach niskich i o tematach wysokich. Tematy wysokie zwane są w literaturze przedmiotu tematami zaczerpniętymi z Biblii, ze Starego i Nowego Testamentu, z mitologii i z alegorii. Tematyka niska koncentruje się na przedstawieniach pejzażowych, na malarstwie obyczajowym i na martwej naturze. Największą grupę obrazów stanowią dzieła mistrzów działających w krajach położonych na północ od Alp. Szkołę flamandzką reprezentują kompozycje Hansa Florisa, Wenus z amorkami, będąca najstarszym dziełem w kolekcji. Niemniej wysokiej klasy artystycznej jest krajobraz z okolic Brabancji, Jacques'a d'Artois. Jest to pełna spokoju trójplanowa kompozycja, która przedstawia skraj lasu z grupą figuralną pośrodku. Możemy przypuszczać, że preferencje artystyczno-kolekcjonerskie Łukasza Tomskiego koncentrowały się na pejzażu, gdyż tego typu przedstawień zachowało się w zbiorze najwięcej. Najliczniejszą grupę obrazów w Galerii Tomskich stanowią przykłady szkoły austriackiej. W przeważającej mierze są to dzieła XVIII-wiecznych mistrzów malarstwa pejzażowego. Wśród nich znajdują się kompozycje Józefa Feistenbergera, Christiana Hilfgotta Branta, Johanna Christiana Branta, Johanna Maksymiliana Schinagla, Michaela Wódkiego i Lorenza Adolfa Schönbergera. Byli to specjaliści w dziedzinie malarstwa krajobrazowego wzbogaconego sztafarzem. Pozostawali pod wpływem italianizmu. Dość skromnie pod względem liczebnym prezentowane jest w Galerii Tomskich malarstwo niemieckie. Źródłem inspiracji dla twórców były popularne wówczas sceny myśliwskie, batalistyczne i pejzażowe z motywami animalistycznymi. Skromnie pod względem liczebnym prezentuje się martwa natura. Gatunek malarski, który samodzielnie wykształcił się w końcu XVI wieku, ale dopiero w kolejnym stuleciu zdobył popularność w całej Europie. Sam zaś termin martwa natura, nature morte, pojawił się w połowie XVIII wieku. Były to dzieła, dla których inspiracji dostarczała natura nieożywiona poprzez swoje formy, bryły, materię, kolory i reakcję na światło.
kolekcji występuje tematyka, którą najtrafniej można określić mianem zwierciadła obyczaju, prezentująca szeroki wybór przedstawień ilustrujących sceny z życia codziennego, związane ze zwyczajami, obrzędami, pracą, wypoczynkiem lub zabawą. W malarstwie rodzajowym, zwanym z francuskiego peintre de jeune, bohaterami stały się zwykłe anonimowe osoby, ukazywane bez upiększeń i idealizacji podczas wykonywania zwykłych czynności. Zachowały się także sceny z gatunku vita populaire oraz w typie fête galante. Od lat 50. Galeria Domskich zdobi muzealne krużganki. Stanowi jedną z czołowych kolekcji muzealnych.